Witam. Zgrałem początkowy fragment nagrania pod tytułem Love Stream 11, wersja polska, przekaz Chrystiny, nieposłuszeństwo a miłość. Z tym, że przyspieszyłem troszeczkę, tak, że to jest 20% przyspieszone, mam tam około 12, prawie 13 minut nagrania, także to by było w pierwotnie 15, chyba ponad 15 minut. Nie wiem, czy tam drugie, kolejne. Myślę, że tak. Po prostu nie wiem, kiedy zbyt dużo w tej chwili jest rzeczy, żeby podczas tej wiosny ich nie załatwić. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Spokoju i radości. Pozdro. Nikola Gut pyta. Chrystyno, chciałabym Ciebie zapytać. Żebyś coś powiedziała. Miłość. Co czasami miłość ma wspólnego z nieposłuszeństwem? Czy możesz powiedzieć coś o tych dwóch rzeczach? No więc w tym świecie, w którym tutaj żyjemy, to czasem rzeczywiście jest tak, że jeśli jesteśmy połączeni z miłością, z naszym sercem, że wtedy robimy rzeczy, które społeczeństwo uważa za niedorzeczne. Albo których z punktu widzenia większości ludzi się nie robi, bo po prostu się ich nie robi. Nasze społeczeństwo przecież jest częściowo bardzo oddalone od miłości. I wszystko, to znaczy wszystko, co jest dziwne i istnieje tutaj na Ziemi, istnieje tylko dlatego, ponieważ brakuje nam tutaj miłości. Gdybyśmy wszyscy byli połączeni z naszym sercem, to wielu dziwnych rzeczy wcale by nie było na tej ziemi. Dlatego też wszystko zaczyna się od nas samych. Jest wprawdzie ważne, co robimy, ale co robimy i jak to robimy. I kiedy coś robimy. To zależy od nas samych. Jeśli nie jesteśmy połączeni z naszym sercem, jeśli nie jesteśmy połączeni z miłością, to robimy inne rzeczy niż wtedy, gdy nadal mamy nasze połączenie z sercem. Miłość służy życiu. Miłość nigdy by komuś nie zaszkodziła. A więc ostatnie, było to już prawie 2 lata, z tą dziwną historią, którą wszędzie sobie opowiadano. Powstało z tego wiele obostrzeń. Wielu osób utknęło w lęku i nie potrafiło z tego wyjść. I właściwie jest to możliwe tylko dlatego, że wiele ludzi po prostu tak bardzo oddaliło się od swojego serca. Gdybyśmy wszyscy byli połączeni z naszym sercem, gdybyśmy byli w miłości, wtedy nigdy by się to nie wydarzyło, że nasze społeczeństwo znalazło się w stanie takiej dezorientacji i lęku.
I skoro teraz wiemy, że w naszym społeczeństwie coś się nie zgadza, to możemy się zastanowić nad tym, jak to znów poprawić. I to również zaczyna się od nas samych, bo społeczeństwo składa się przecież z wielu pojedynczych ludzi. A to oznacza, że społeczeństwo zmienia się tylko poprzez ludzi. I dlatego zaczyna się to od nas samych. Te zmiany, które chcemy zobaczyć na świecie, one również muszą zacząć się u nas. I w naszej pierwotnej duchowej ojczyźnie, tam wszyscy jesteśmy w miłości. Tam wcale nie ma niczego innego. Tam jest to normalne i coś takiego, jak tutaj, wcale nie jest możliwe. To znaczy taka dezorientacja. A tutaj na Ziemi są zainkarnowane różne istoty. O wielu różnych stanach świadomości. I dlatego po prostu pewne rzeczy są skomplikowane. Istnieją, ponieważ rzeczy tutaj, dlatego też pewne rzeczy tutaj na Ziemi są przeinaczone. Ponieważ są ludzie, którzy właśnie już nie są połączeni z miłością. I kiedy przychodzą ludzie, którzy wciąż są połączeni z miłością, to zachowują się przecież inaczej niż ci, którzy już tego połączenia nie mają. I nasze społeczeństwo jest zbiorowo już bardzo oddzielone od miłości. Dlatego może się zdarzyć, że ludzie połączeni z miłością potem robią rzeczy, które dla większości ludzi w społeczeństwie są niemożliwe. I w pewien sposób są niedobre, nieakceptowalne. Kiedy jesteśmy w miłości, wtedy nie robimy nic, co mogłoby komuś zaszkodzić. Ale nasze społeczeństwo robi bardzo wiele rzeczy, które szkodzą innym. I wielu uważa to też za normalne. Nawet już się nad tym nie zastanawia. Myślą, że tak po prostu jest. To jest jak z wojnami. One nie są przecież normalne. To nie ma nic wspólnego z nami, ludźmi. Niektórzy myślą, że zawsze już tak było. I że ludzie tacy są i tak jakoś już jest. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Bo po pierwsze, ludzie sami z siebie są miłością. Bazują na miłości. A kiedy się inkarnują, to są tacy, u których widać to bardziej. I są tacy, u których widać to mniej. Ale bez względu na to, ile mają warstw, mimo wszystko w swoim rdzeniu są kochanymi ludźmi. A całkiem dawno, to znaczy bardzo dawno temu,
Były na Ziemi również cywilizacje, których świadomość była o wiele bardziej rozwinięta niż nasza dzisiaj. Oni jeszcze wiedzieli, kim w istocie są, że są wielowymiarowymi istotami i potrafili żyć w zgodzie z naturą. Tak było dawniej, to znaczy tutaj na Ziemi. Kiedyś był raj na Ziemi. W tej inkarnacji wprawdzie nikt z nas nie widział tego raju, ale mimo wszystko mamy w sobie to pragnienie. Ale wcale nie znamy tego z tej inkarnacji. Możemy pragnąć tylko czegoś, co już skądś znamy. Jeśli pragniemy raju, ale nie znamy go z tej inkarnacji, musimy to więc pochodzić z dawnych czasów. To musi pochodzić z dawnych czasów. Mamy te informacje w naszych komórkach. Dlatego mamy w sobie również tę tęsknotę, dlatego chcemy, aby to wróciło. I to wyobrażenie, że zawsze były wojny i że po prostu tak jest, to kłamstwo i oddziela nas od tego, co tak naprawdę wiemy w naszych komórkach. Są tutaj na Ziemi całkiem różni ludzie. I są tacy, którzy się przebudzili, a inni jeszcze śpią. Z tym, że to przebudzenie to taka sprawa, bo obejmuje to różne poziomy. Nie wiemy, czego nie wiemy. Oznacza to, że nikt z nas nie wie dokładnie, jakie są jeszcze poziomy. Bo po prostu tego nie wiemy.